Witaj, Rzymaczki, z tej strony Trajol, w kolejnym odcinku z Harry Potter na modyfikacji Kedrux jako dominium północnej Rodezji i Niasy. Powinienem w sumie powiedzieć północna Rodezja, prostsza nazwa. Więc w ostatnim odcinku udało nam się oczywiście tutaj, jak sami mogliście zauważyć, rozbić Middle Afrykę i teraz będziemy oczywiście walczyć z tym, czy możemy, ponieważ część państw oczywiście nie da się, ze względu na to, że jak to powiedzieć w skrócie, się rozdzieliło. Ogólnie mamy tutaj dużo takich różnych państw, takich państwewek i w ogóle. I ja po prostu na nie patrzę i sobie, wiecie, patrzę, czy jest coś ciekawego. Można tutaj jako tego zrobić, ale póki co, jak mówiłem, teraz odwiedzamy sobie Afrykę. Więc tak, atakujemy. Myślę, że oni, ci sojusznicy nie są potrzebni w wojnie. Jak sami widzicie, po prostu Goringa była wykokrzona, bo tak to z łatwością sobie. I ogólnie mamy flotę. Mamy... Myślałem takie, what? Mamy tutaj lotniskowiec? Takie, a nie. To nie nasz. Okej, chodzi o to, że chcę, żeby tutaj mi konwoj rejdowali. A, tam mieliśmy, dobra, w sumie lepsza miejscówka na to. I wszystko mamy fajnie ustawione, mamy, dobra, nowy commander i leci. Więc tak, ja mówiłem, my spróbujemy sobie zrobić pięknie, po cichutku, tutaj wszystko, Brytyjczycy umierają. A oni nie są z nami, co jest problematyczne. I po tym, jak wszystko połączymy, to powinniśmy mieć oczywiście możliwość wszystko skorowania i wtedy będziemy po prostu mieć mega boosta, jeżeli chodzi o to. Teraz byśmy sobie... możemy sobie zrobić koordynację. Więc tutaj, jak sami widzicie, jak zwykle jest w pewnym momencie problem, ponieważ nie mamy kolei, która by prowadziła tutaj, więc musimy najpierw sobie tutaj wszystko powoli poukładać. Zawsze mi się podoba w Kongu jakakolwiek jest to modyfikacja, że oni po prostu robią jakichś najemników. To zawsze jest walka najemników między sobą. Tak. O, jeżeli oni... Dobrze, że oni wygrywają, bo jak oni wygrają, to wtedy możemy sobie nieco lepiej robić tak, tutaj sobie armii, ale... myślałem, że to jest armii, dobra. Artylerii mnie bardzo kusi, ale... ale tutaj... To mnie kusi. Nigdy nie brałem tutaj, więc po prostu jak sobie tutaj popatrzyłem nieco, to nawet są dobre. A tamto... paliwo to się opłaca później brać i też zależy jakie państwo, jeżeli mamy mega państwo, to się nie opłaca. Okej, więc tutaj już Angola jest wyzwolona. I tak, jak mówiłem, oni nie są z nami. Ciekawe, byśmy musieli przejrzeć. Więc tak, póki nie możemy czegoś zaatakować, no to nie zaatakujmy, jeżeli jest jakieś wojna, no to oczywiście też. Tutaj niestety jest podzielone państwo. My nie mamy na nich? Mamy. Muszę tak patrzeć. Dobra. Póki nie są w wojnie, no to my wszystko będziemy brać. No, to jest powolne atakowanie wszystkiego i branie. Ale oni tutaj mają mega dużo prowincji. Oraz ogólnie w Kongu jest mega dużo dywizji też. Więc to też na to zwrócić uwagę, ale można po prostu sobie pomiędzy tymi przechodzić. Mamy przeciwko Djibouti? O Jezu, przez przypadek. Wow, przeciwko Djibouti też mamy. Przeciwko Niemcom w sumie też, ale... Djibouti mnie najbardziej rozśmieszyło. Oni są z Niemcami? Są z Niemcami, więc... I też ważne jest, kto jeszcze został z Niemcami, bo oni... Właśnie dlatego musimy szybko to zrobić, a jako, że są oni tutaj w wojnie, no to... jest jakiś większy problem. Okej, możemy wypowiadać wojnę. I jak
jak zwykle, to jest po prostu, żeby pomiędzy nimi przechodzić. Chciałbym sobie, żeby on zrobił sobie jakiś jeszcze trade. Na przykład tutaj kolejny i później adaptable byśmy sobie wybrali, ale poczekamy sobie chwilę. Ważne jest, żeby sobie wybrać taką wizję wolną, która może sobie po prostu o tak zacząć robić wężykami. Bo oni wszystko mają tutaj na tym i oni jakby wyślą mi na tą prowincję, to ja wolę, żeby była na tej, dlatego że dosłownie łatwiej się bronić. O, kogoś mi tutaj złapali. Mi się nie podoba. Dobra, idźcie tutaj na górę po ten punkt zwycięstwa. Okej, okay, i ty też tutaj pójdź. Oj, kogoś mają w stolicy. Jak zwykle kogoś musieli. Uuu, nasza dywizja została odcięta. Ale jak to mówiłem, wystarczy, że po prostu trochę inaczej to pociągniemy. I dlaczego wszystkie nasze dywizje stąd straciły? Nie wiem, jak to się stało. No i wróciło. Dobra. Wszystkie punkty zwycięstwa i... Nadal to jest zbyt mało, ponieważ mają zbyt dużo prowincji na zbyt mało punktów zwycięstwa. Więc musimy po prostu pozdobywać jakieś randomowe prowincje. Okej. Okay. Spas, spas, spas. I zajmujemy wszystko. Okej. Okay. Więc w sumie już połączyliśmy nieco kontynent. Tutaj się ładnie biją. To na nie się nam nie opłaca. Oni tutaj się biją z Tanganyiką, więc myślę, że warto byłoby się nimi zająć. Oni chyba mają kory na cały teren, więc no mają kor tutaj, a na nas mają? Nie. Więc trzeba szybko się nimi zająć tutaj. Tutaj tak naprawdę walczą przeciwko jeziorowi, bo to jeziorowi, jeziorze. Więc nie powiem, ciekawie mają. Okej, okay, badania. Co dalej tutaj robimy? Okej, okay, widzę, że się nam już polepszy. Mamy te czołgi, masę czołgów. Więc może by się przydało zrobić pancerne, ale... Nie wiem, czy obecnie to się opłaca. Okay. Tutaj wszystko mamy ładnie robione. Więc może, jeżeli są jakieś medale do rozdania, to rozdajmy medale w zamian. To bardziej nam pomoże. I mamy dużo różnych karabinów. Okay. Jak to wygląda na granicy? Nadal słabo. Jak sami widzicie, a się polepsza, polepsza. Dobra, atakujemy ich. Dobra, ale sobie zmniejszymy na mniej agresywny. Przez chwilę myślałem, że źle jest, ale oni aż tak bardzo nie są wybustowani. Tak, nic tutaj nie. I... A, nie mamy tamtego, ciekawe. I myślę, że oczywiście lepsza produkcja. Jak to wygląda? Mamy 15 fabryk, więc tak naprawdę powinniśmy sobie rozpocząć tutaj. I my wyślemy sobie tutaj do Kenii, żeby się zajęli tym. I wracamy do wojska. No nie mamy tyle. Nawet sobie nie wykorzystamy tego na, wiecie, na samoloty. Musimy to wszystko wykorzystywać na obecne rzeczy oraz widzę, że przez to, że my tutaj jesteśmy, to wyzwalamy Tanganyikę. Mamy military access przez jakiś... z jakiegoś powodu, nawet nie wiem dlaczego. Ale szczerze jesteśmy prawie już w Nairobi. Ja przez pewien czas myślałem, że to jest stolica, bo pomyliłem to z Namibią, która właśnie tutaj jest.
Ale tak to wszystko jest ok. My myślę, że powinniśmy zacząć to robić, ale to w pewnym momencie. Możemy zrobić cyfr, ale myślę, że to nam i tak zajmie mega długo czasu. A my musimy tutaj walczyć z Obamą. Tytuł odcinka, walczymy z Obamą. Okej, okay, co tutaj jest? Więcej możliwości, więcej artylerii, szczerze powiem. Bo tak to byśmy sobie zaczęli robić tutaj jeszcze bataliony artylerii. To trochę nam zajmie czasu, ale to jest czas, nie jest czas stracony. Więc tak, bierzemy sobie oczywiście samolociki. Nawet nie wiem po co, jak mówiłem. I dalej robimy sobie to, bo nadal potrzebujemy koordynacji. Nie jestem jakimś takim wielkim... Logistic Wizard jest! Nie jestem jakimś takim wielkim zwolennikiem tego koordynacji. Nie wiem do końca co to robi. No break. To jest tylko 5. Więc nawet to się nie opłaca. What? Co to jest? Dodaje nam light tanki? O co? Okej. Kurde, wyzwoliliśmy to, a nie mamy tego. I teraz jest problem. Okej, okay, podzieliliśmy państwo na pół. Ile to zabrzmiało, ale w sumie zrobiliśmy to. I wyzwoliliśmy Ugandę i Izrael. Wow, nice. Zawsze chciałem wyzwolić Ugandę i Izrael. Okej. Okay. Dobra, więc pytanie jest, na kogo mamy? Mamy na Ugandę i Izrael. Nie, na... Tak, na Ugandę i Izrael mamy. Więc oczywiście zaatakujemy Izrael. Tak, już boty wyłapały to. Nie możemy zaatakować Ugandę i Izraela. Więc pytanie, czy możemy Tanganyikę zaatakować? Nie możemy. Tych możemy zaatakować, ale jeszcze zbytnio nie. O, możemy Mozambik zaatakować. Więc zaatakujemy i myślę, że moglibyśmy też nawet południową Afrykę zaatakować, bo ona się wyzwoliła od nas. Ale ma embargo od międzynarodówki. Okej, okay, więc tutaj wejdźmy. Rodezja stoi na granicy z Mozambikiem, nawet nie wiem zbytnio po co. Czy Rodezja ma jakieś klejmy takie, nie wiem, na nas? Nie. Okej. Okay. Wypowiadamy wojnę i wchodzimy jak do siebie. Okej, okay, więc pytanie jest tutaj, czy coś możemy porobić. Poróbmy w takim razie lepsze tutaj sprzęt. I teraz mamy problem, ponieważ możemy wybierać sobie rzeczy, które tak naprawdę nas nie obchodzą. Szczerze, dosłownie nie mamy tutaj już nic zbytnio do wyboru. W sumie jeszcze medale możemy sobie rozdawać w międzyczasie, więc to jest ta fajna. I zobaczcie sobie, jakie mamy już sobie staty zrobiliśmy. Więc nie powiem, jest znakomicie. Patrzę, czy mamy coś innego niż ten trade. Nie mamy żadnego terenowego. Szkoda. Okej, okay, idziemy sobie dalej. I tutaj wielka armia przechodzi przez to. Czy oni już walczą tutaj? No, powiem szczerze, mamy problem. Bo zbytnio nie możemy. O, możemy już zaatakować ich. Ich nie, musimy sobie justify. Myślę, że ich zaatakujemy. Oni kompletnie zbytnio armii nie mają, więc to będzie easy. No, widzę, że tutaj dosłownie im po prostu organizację zdejmujemy. Czekajcie, czy o masz los, te wszystkie dywizje to tylko są bataliony piechoty, więc my ze swoją jedną artylerią i supportem po prostu ich niszczymy. Okej, okay. I czy coś tutaj ciekawego? Nie. Brakuje mi po prostu tego, że przez to, że to są klejmy, to później mamy problem z tym, że nie mamy wystarczająco manpoweru.
Więc nam po prostu manpower umiera. My musimy zrobić sobie naprawdę kolejny pobór. Bo bez tego to dalej nie pójdziemy. Pas, pas, pas. I bierzemy sobie wszystko. Żadnej marynarki, szkoda. Ale naprawdę już jesteśmy chunky. Taki typowy chunker. Okej. Pytanie jest takie, czy ile nam jeszcze zostało? No ledwo co, ale może prędzej zaatakujemy Izrael niż... Dlaczego to zawsze źle brzmi? Dobra. Tak, będzie mieć, to będzie chyba czasówka, czy nie? To jest claim, czy nie będzie czasówki, to jest dobra rzecz. Okej, więc reconnaissance i zaczynamy produkcję... Nie tego. To jest dwójka. Nie, mam już dwójkę. Produkcję tego. Musimy zacząć produkować ten i w sumie już dodamy sobie do dywizji reconnaissance. W sumie możemy ciężarówkowy reconnaissance, bo mamy dużo ciężarówek. Okay. I teraz czekamy tylko. I już możemy zaatakować. Bum. Nie, chyba dywizji nie mają. Mają jedną dywizję kawalerii. Dobra, więc pytanie jest, czy dostaliśmy jakiś medal. Tak, dostaliśmy medal. Więc wykorzystamy, oczywiście. No i to była bardzo trudna wojna, której musieliśmy dużo poświęcić, a najbardziej poświęciliśmy czas. Dobra, więc wy pojedźcie i czy... My naprawdę nie możemy wypowiedzieć wojny, to jest czasówka? Nie, to nie jest czasówka. Dobra, w pewnym momencie zakończy się to, a tutaj widzę, że oni walczą. I szczerze to ja bym wypowiedział po prostu tym dwóm wojnę i tyle. Bo naprawdę nie chce mi się czekać, jak im się tam coś zejdzie. Więc tu ten front, tu ten front. To jest dosłownie jedna prowincja. Sobie jaja robić. Jedną prowincję będziemy atakować. Okej. Okay. To jest wojna. Powiedz swoje. Widzę, czy oni... A nie, to oni tutaj. Mieliśmy tam port. Ja. Po co ja to robiłem? Przecież mieliśmy tam port. Mogliśmy po prostu tam popłynąć. Tak, to teraz musimy zrobić o tak. To jest denerwujące. Dobra, mamy dużo sprzętu, możemy jakoś to pozmieniać. Więcej czołgów. Arta. Tyle. Robimy sobie chunky dywizję, chociaż myślę, że to nie jest aż takie dobre w Afryce. A teraz musimy tylko rzekę przekroczyć. Co aż takie łatwe może nie być. Ale jeżeli pokonamy... rzekę, to będzie koniec. Nawet nie wiem, co było moim rozumowaniem wtedy. Pokonamy rzekę, jeżeli pokonamy rzekę. Okej. Bum. 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 I kolejne państwo, które ma okropne prowincje. Czy ty sobie nie radziłeś wcześniej atakując? No właśnie. No to jest niestety taki nasz tank. No to jest taki, akurat nie powiem tank, bo on po prostu powoli zbiera tą organizację i wytrzymuje ich ataki. Okej. Okay. Nie powiem, w sumie nawet ładnie to wszystko wygląda. Możemy już wypowiedzieć tym wojnę. Więc połowę dywizji możemy dosłownie wysłać tutaj na front. Jak to wygląda? Wow! Kompetentna Francja!
Widzieliście to kiedyś? Nigdy nie widzieliście kompetentnej Francji. Też kompetentnej Niemiec, to też nie powiem. Ale my przejmiemy oczywiście to. My chcemy. Nasze. To jak zwykle wolna Ukraina, która ma najdziwniejsze granice świata. To jest typowe dla Kaiseruduxa. Ukraina, nawet nie wiem, to jest po prostu te i tyle. Okej, okay, mamy kolejne fabryki, więc wysyłamy na to i większość też wyślemy na to, bo damy sobie kolejną arterię i może dywizję tu. Sobie takie chunky dywizję robimy powoli. Dobra, więc wysyłamy oczywiście tu, a to wyślemy sobie od do nich. I tak będzie pięknie. Może nie. Może zacznijmy to robić. Jeżeli tak mamy sprzęt, róbmy to. Oni tutaj. No niestety mają wystarczająco dywizji. Gabon jest w komunie i. Nie powiem, co źle wygląda. Ponieważ oni nie są. To nie nasi. Naprawdę nie możemy popchnąć? A, naprawdę, bo dosłownie nie mają tutaj połączenia kolejowego. Okej. Okay. Wiecie co, tak to zrobię, będzie szybciej. A więc niedługo zaatakują oczywiście Tanganikę. Ale najpierw sobie wybiorę tutaj jakieś rzeczy. Już wybrałem. I... Tutaj już mamy, więc może przeciwko Kamerunowi to zróbmy, bo to też jest trochę taki chunkier. To sobie wypowiemy podczas wojny i to będzie nasza ostatnia wojna w tym odcinku wypowiedziana. Bo dosłownie to będzie easy wojna. Okej, okay, tutaj upadli, teraz są pod na basenie i mają super portret. Oboje mają kaski. Nice. Znaczy się w sumie chao, my to powinienem powiedzieć, ale... Wiecie, kaski. Zastanawiam się, czy widać powiadomienia Steama? Chyba nie. Wydaje mi się, że powiadomienia Steama... Nice. Powiadomienia Steama się nie powinny pokazywać. Co się stało? Dlaczego się zgodziliście na coś takiego? Znaczy się i tak ja wypowiem wojnę wielką czarną armią. Afrykańską, więc... nie martwcie się. Ale że się zgodzili na coś takiego, jak prawie całą Francję podbili? Może jednak budowa zróbmy. Tutaj widzę, że ci już prawie się zajmują. Więc tych wyślemy jeszcze tutaj. A może się uda zrobić taką jeszcze jedną małą wojenkę. Myślałem, że coś z koroną to jest po prostu jakiś dziwna idea. A może wejdźcie tutaj lepiej. O nie, wszyscy zginęli. O nie. Czy jesteśmy w jakiejś dużej wojny? Nie. Jak to się stało? A, bo my w wojnie nie byliśmy i się tak podzielili. Okej, to może oznaczać trochę nasz koniec, nie powiem. Powinienem wtedy dołączyć do tej wojny. Ale powinniśmy sobie poradzić. Okej, to pas. I bierzemy Burundi. Nice. I w takim razie jeszcze tych załatwimy sobie, Rwandę. Powinniśmy sobie z łatwością to poradzić, bo dosłownie i wszystkie trzy prowincje to jest Victory Point. Ktoś zbyt bardzo lubi Urwandę. Okej. Okay. Więc na tym kończę. Jak sami widzicie, już prawie wszystko zrobiłem tutaj. Tak naprawdę myślę, że dołączę do tej wojny, bo się zbyt bardzo wkurzyłem. Oraz dlaczego my zostawiliśmy to? What the hell?
Dlaczego? Okej, ale na tym kończę. Widzimy się w kolejnym odcinku. No to cześć!